dobry, jesteśmy na ósemce. Tak, ten mówię? Pan od pierwszej ryby. Ja, no Big Fisha to napoluje, ja? Mareczku! O, ładnie. Dobra, teraz zobaczymy, co tam mamy. Ja, Mareczku, widzimy ten palec! O, jest trochę. 6400, tak? Dobrze mówię? No i 6,5 ja bym powiedział. Pokaż, odsuń się. Raz, 6400. 6400. Nie ma innej i nie ma innej. Nie ma innej opcji, Markus. Nie ma innej opcji. 6400. Mamy drugą rybkę. Robi się wyzwanie. A ja tu jeszcze połowię. Ja tu jeszcze połowię. Chłopaki. Pełno łuski, nie? Ale ciepła woda. No, cieplutka jest. Mariusz? Spoko, ja na razie dykam. Jest ciepła woda. Dobra, fajno. Jest druga. No właśnie. Jest druga, gratulacje. Przyjdźcie zaś. Ja. Pan Kamil ma na wędce rybkę, która utknęła. Ty, ale on teraz poszedł. Cię zobaczył i uciekł. Bo on się... Bo on... Ty, poszedł, serio. Poszedł tam. Ale może z tym zaczepem jeszcze poszedł, wiesz? Cię zobaczy, zobacz, od razu uciekł, nie? Z prawej strony podpił, może będzie ten. Co, skakujemy? No, chodź. Tylko jakoś tak, żebyś tam wszedł. Może przytrzymajcie go, co? Jak tutaj ryby ciągną. Przytrzyma tu ponton, bo żeby on sobie wszedł za te sznurki. Dobra. Praca zespołowa. Wiesz, że ryby będzie cud, nie? Masz klapki, możesz zamoczyć, nie? Czekaj, muszę z przodu, Artur, nie? Pamiętaj, najważniejsza ryba. To może być ta jedyna, ci powiem. Ja wszystko nagrywam, jakby coś, to wiecie. Cała Polska patrzy na ciebie. Ten, den, 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 den. Reksio, zostaw. Pana muzyczkę musi wejść w tle. Tak. Zobaczymy, co chłopaki wykombinują. Może być, że ze stawem swoim, nie? Ratujemy rybkę. Każda ryba na wagę złota. Tylko może być w waszych zestawach. Nie szkodzi. Byle żeby wciągnąć. Od razu chrzest się zrobi. On odpływa, bo nie ma kto... Ostatnio się bawiłeś kamerą. Już widzę, że jest opcja ekranu. Czekajcie, czekajcie. Jest! Brawo! Ale coś tam jeszcze potargał. Ile tych żyłek tam masz, co? Kurwa, za pięć! Na ile ty zestawów łowiłeś o tej wędce? Do jednej wędki trzy zestawy? Musisz podzielić teraz. Coś tam łapnął. O, uciekł mi. Chodziłbym za nim. Co ja to robię? No właśnie. Reksio, chodź tutaj. Tam jest pozwolona. Opa, nie. Powiem ci. Szybko. Jak to było? Albo grubo, albo wcale, nie? Czekajcie, damy tutaj wędeczkę, żeby nie przeszkadzało. Nie, wszystko ma. Pięć żyłek. Wszystko z tej wody od razu. No. A zobaczcie, jaka to za ryba. Ja nagrywam, wiesz? No ładnie. Tam jest cuda. A potem do ważenia pójdzie. Od dołu sobie możesz kupić. O. No ładny jest. Ładny. Ogon ładny? A, taki ładny. Mam jeszcze wodę tą, żebym tę krzę zrobić. Lej go! A może masz... Ale! No powiedz, jakie masz! Ale nigdy w życiu się nie przyznam. Poczekaj, zobacz, jaki wynik będzie na wadze. Ma ponad 10. Ma? 10. No, 10,200. 10,200. Nie przeszkadzaj, bo ważył, Oliwier. 300. 10,300. 10,300. Reksio, chodź. Tak jest. Rybka idzie, papa. Uciekł sobie.
Przyszedł wieczór, słońce zaszło i się. Ważne, że się dzieje. Poszedł? Cieszysz się? Cieszysz się? Pokaż się cieszy. Emocje, nie? Super. Dzięki, okay. Artur. Albo nie ty, to i lipa. Blisko 7 ma rybeczkę, ładnie. Długa walka. Ale się udało. Piękny, ciemny jest. Ładny. Jest ciemny. Będziemy zaraz ważyć bestię. Zrobi. Tak. Tak mnie trochę mułem. Ty już jesteś od psa, także. A jutro ja pokażę po nową koszulkę świeżą. Daniel tam jest? Daniel tu jest, aha, Daniel! Ja, moment leci. Co gdzieś? No nie, 15 może nie, ale... Ale co ze 13? Tu 11, 100, 200, 300. 11, 300. Zobacz sobie. O. Tak? No. Czyli 11? 300. 11, 300. No to Big Fish się zmienił, a ja wypisałam właśnie Big Fisha na naszej UTI. Dzięki ci bardzo. Czyli 11, 300. Zaraz to zapiszemy. Ok. Będziemy lać wodą. Dzień dobry, pierwsza. Dobrze, że Alsza w nocy wyczynny. Idziemy ważyć. Dzisiaj jest sobota, rano. Mamy jakieś połowy. Połowy? Połowy karpi. Połowy ryb. Połowy ryb mamy. Tak jest. Zobaczymy, co tam chłopaki. O, coś mi tu usiadło, zgniotłem, zjadło mnie. Wyspałeś się? Nie. Dobrze, że amurów nie było w nocy. Znaczy, no. Dobrze dla mnie, bo się wyspałem. Ale coś było, to się liczy. Przydałby się tu pomóc. No. Mamy coś. Jak się rybka. Rybka będzie, rybka. Chodź, zobaczysz, co jak ryba w ogóle. Zostaw go już z samego rana, ty. On mnie zabije się. Z prawej mu złowił, z lewej mu złowił, on w środku nic. Dobra, nie będę idł wysoko dźwignął. Nie, wypoczęta jest. Jeszcze Artur też, szybciutko. Jest kolejna rybka. Kurczę. Tak, do przodu. Jest. O, tam masz? Taka siedemka. No. No zrobimy też takie. A. Ale ładne one są, ubarwione ładnie. Żółciutka, nie? No ładne. Jest żółciutka. Okay. Dobra, teraz ją do wagi. Jest rybka, Reksio. Podaj z rąk, czy? Nie, ja ją. No. Ja, my ją przełożymy do worka. Szykujcie wiadro. Nie wiadro, proszę, za nogi, za ręce. Dobra, nie, ale lepiej będzie prosić, skoczy sobie na główkę do wody. No. Te 8 jest, nie? 8900? No. 8900. Dobra. Na dziewiąteczce jesteśmy. Ja zacznę jutro. No. O 11. Dziewiąteczka. Teraz by po to. Ale pełne łuski, ładny. Jemu zdjęcie, ja sobie tylko na razie zajmę miejsce. Ach, ach, wypoczęte są. Żywe. No jak sobie poleżakowały trochę w worku, to się poodpoczywały. No ładnie. A ciemny, nie? Ładny. Ciemny jest, ładny. O! Okej. Okay. Jaki wariat. To głupie, wiesz. Wyspany. Nie, już po której godzinę temu, nie. Gdzie godziny? Teraz jesteśmy na ósemeczce. Starowałeś? Ja. A to wejdź go wyciął. A zdjęcie zrób chociaż. Ja, bo to... Najpierw coś zrobię. Dobrego chlapu. Czy najpierw go chcesz zważyć? Nie, zważymy. Ja. No. Ej, od razu. O Jezu.
On coraz mniejszy się zrobił. Jakbyś go nie dokarmiał do worka, paletów nie wrzucał. Jak się zastaw. Ale zobaczymy. Jak wszyscy walczą o te małe, no. O rybę. Żeby o bigfisha walczyć, to małe. To jest na razie o rybę, teraz o bigfisha. No. Trzy ryby trzeba złapać, nie? Bo trzy... 3400. No, to tak, ja czyli nie słuch generalnie. No bo ja go niedawno złapałem. Dobra, 3400 ma Marek. Piszemy. Robić zdjęcie? No. Weź się dobrze zaprzyj, Marek. To by szło na jedną rękę go. No, chciałem dodać. Weź go do jednej ręki. Czekaj, palce sobie, bo kurde. Schowaj palce, bo... Dopiero się urodzi. No. Okej. Okay. Fajnie. 3400. O, patrz, jaki wariat. Dobra, stanowisko numer 5. Walczymy o smallfisha. Wszyscy walczą o najmniejszą rybę. A nie smile? Uśmiechniętego? O, o, o. Mięśnie robi. Mięśnie robi. Kolega, miej 3 kilo. Nie wiem, czy będzie miał. Gdzie płyniesz, kolego? Płynie, płynie jeszcze, płynie. Bo ten Marka był największy chyba, nie? Chyba ja. Ja ci powiem, taki wigilijny. Nie. Ja, aha. Jest. Ja, 3200. 3200. Jest! Masz 3200? Jest. 3200. Super, zdjęcie. Zdjęcie musi być. To może uznam, że daj mi wiesz na chwilę do maty. 300 czy rad 3 teraz? Teraz 300. Teraz to już poprzeczka poszła, powiem wam. Teraz to ciśnienie do mnie znalazło. Ja, Szymon, normalnie. No, tego już to już raczej nie będzie ten, no. Chyba, że 3 kilo równe będzie miała. No, chyba, że będzie miała 3 kilo, ale to już... To już jest wynik wyślubowany, wam powiem. Dobra, zdjęcie mu rób. 300 to jego nano odbiera do worka, do którego nie zobaczymy. No. Nie dzielić się rybami po stanowiskach. Ja. Ja, jest 3200. Jak już będzie miał 350, to zawołuję. Szymon sobie po prostu obrał taktykę. Coś muszę zgarnąć, to sobie wezmę najmniejszą. Ale już ma jedną rybę, to już jest spokojny, nie? On powiedział, że po jedną rybę przyjechał. No. Malusi taki, ale jaki fajny. Fish, ale jest smolny. Klasyfikowana. Popatrz tu, Szymonie. Okej. Okay. Super. 3200. Kamil. Kamil czuje napięcie Kamil na plecach. Usłyszał wyniki po porannym ważeniu. I zobaczcie. I się zmotywował. I się zmotywował, no. Mówi, niedużo mi braknie, może go przebije. Roszady robimy pod wędkami. Tam jeszcze masz kawałek placu, Kamil, możesz iść. Rek się zostaw, a wpadniesz do wody. Ty, jeszcze powiedz, że na najmniejszego walczysz. Nie, więcej będzie. Nie, po piątku. A najlepsze jest to, wszyscy patrzą, żeby było te 3 kilo. Nie, ja, no, ale się śmiej, no tak jest. Nie ma walki o Big Fisha, o ten, co ty, najmniejsza ryba. Na gajdowym jak byłem, było to samo. Wszyscy, nie, no ładny. Kto ma mniejszą? Kto ma mniejszą? No ładny jesteś. Kolejna sztuka. Dzięki za prysznic. Można nas obudzić z rana. No. Prysznic. Sugeruje nam, że śpimy jeszcze. Fajny, fajny, fajny. Następny zakup robimy. Bo widzisz, że chcesz jeszcze trochę pogłaskaj. No ale czego się boisz? One nie gryzą, wiesz? Cacy, cacy. Daj paluszek do buzi. Ona nie ma ząbków. Fuj, fuj, nie? Śliskie. Śliska taka. Starowałeś już? No tylko boczki. I zobaczymy, co tam ci przyniosło. O, lekko mi się wydaje. Werble? Ten, 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 ten. A była sterowana? Tak. 6400. No. 6400. Dobra. Na ile?
3. No to bierzesz, dziecko, daj to i roznosisz. Oj. Ciężko pracuje kobieta. No, 3. Tyk, obiadki. Wszyscy wygłodnieli. Tak. Ryby. Ryby odpoczywają. 3. Ryby odpoczywają. Wszyscy. Nie. Prawdziwy odpoczynek na rybach. Leży. Okej, okay, jedziemy dalej. Jedziemy. Nie, dzisiaj jest spokojny, bo jest taki... Chyba musiałeś z nim porozmawiać. Tak więc zmiana pogody. Ruszyło nam deszczem ostro. Także na hardcora łowimy, od razu ruszyły się brania. Chłopaki w ciężkich warunkach będą wypływać po rybę, bo jest zaczep. Na długo, no niech mu... On tam idziesz? Nie do pomostu? Podtopione wszystko. Dobrze, że mam laczki. Nogi se umyję. O. Nie schowałeś? Odbiera. Mówię. Jakby co, to wszyscy do domku numer tam. Jeden. Dobra, chłopaki wypływają po zaczep. Ciężkie warunki, damy radę, nie? Nie no, muszę wam pokazać. Ostre warunki, nie chłopaki? Nie ostre, po prostu jednoczymy się. Jednoczymy się. Integracja na całego. No spad. Kamery teraz Artura. Spad? Ajajaj, szkoda. Kto powiedział, niech mu się zerwie? No nic, no ale to wiesz. Długo tam był już, długo tam siedział. Tak? No. Dość ręczy cholewa. Ale przynajmniej Damian poczuł, że coś się dzieje na wędce, bo mówi półtorej dnia bez brania, no to przynajmniej coś się poczuło, nie? Nie? Choćby wypłynąć i żeby się zerwał, ale już nie, wiesz. Nie. Wolę, żeby nie wziął. Dobra, chłopaki wracają. Bez. Ciąg dalszy. Ostrych opadów, zmiany pogody i nam się fajnie ryba ruszyła. Kolejne stanowisko. Tam niestety z pontonu zaczep poszła zerwana. Tak. Ale ryba? Ryba z rybą poszła zaczep i się zerwała. Teraz jej wypłynęli, ale nic. Teraz Mariusz. Mariusz się doczekał brania. Kupimy ci nowe sandały. Zumbowa się to zabije. Są na wakacje. No. Przepraszam. A już są wakacje, to może zniszczyć. Ja się cieszę, że mam też japonki, to sobie nogi umyję. Proszę bardzo. Małego. No i nie wiem, czy takiego małego. Nieważne, Mariusz, ważne się ryba liczy. Tak. Ważyć i mierzyć. No. Zobaczę, jak ryba wygląda. No. Karpik. Karpik? Dobra. Przynieś stojak do wagi. Ja idziemy. Stojak do wagi i wagę przynieś. To pierwszy tego amura. Ja. Mariusz, wyciągniesz go, to go do razie czego potrzymaj. Do Mariusza, dobra? Wrócimy. Mariusz ma tam jakąś rybkę małą, wyciągnął. Jesteśmy na 11. Doczekałeś się ryby? Radość była nieziemska, jak widziałam. Jest amur, tak? Tak. Jest amur, zaraz go ważymy. To co się dzieje teraz? Nie nadążam. Ale ja wam powiem tylko jedno. Artur siedzi, mówi, no niech popada. No i mamy. A myśmy to zostali też. To popadał do brania. Jego za drugi. No. Patrz, mamy amurek. 3 kilo równe? Patrz. Jest. Równe 3, nie? Ale ja. Jest 3 kilo. Jest 3 kilo. Szymon jest załamany, powiedział, że mam od razu przyjść powiedzieć. Przebiję, masz nagrodę. A gorzej będzie taka sama, nie? Natlęcie go, dobra? Ja uciekam tu niebieską, ładną tą pelerynkę. Taką męską. Męską. A męskich nie było? No chciał różową, ale nie było. Czekaj. Ale on zdjęcia, tak. Inne. To jest w ogóle... Piszczyzna. Nie, no... Niebieskie. Moje, bo moje ma. No nie. Właśnie... A czemu nie masz różowych klapek? Nie? To było tarowane, nie? No padać. To bez... Rusz się, apy, bo mi po plecach leci zaczyna woda. Zaczyna padać. A ja z cukru jestem.
Potrzymaj. A miałam ten parasol wziąć, bym sobie chodziła z parasolem, bym się nie stresowała, że pada, nie? Tak jest. Dobra. Zapamiętać muszę wagę, 11 będzie 3 kilo. Chłopie. 6400. Pamiętajcie, tak? Ja przyjdę napisać 6400, idę tylko do Szymona. Zaczyna się łowienie osób, które nie miały w ogóle ryby. Dobrze, dobrze, ruszyło się ten żywot. Jeszcze nam pada. Także bardzo fajnie, nas to cieszy. Im więcej, tym lepiej. A najlepiej... Niekoniecznie. Niekoniecznie, bo to z drugiej strony... Niekoniecznie wszystkich to cieszy. Rywalizacja musi być. Idzie rybka do was teraz, tak? Ładne ma w ogóle z wyglądu te ryby tutaj. Ładne, nie? No. 7. Jezu, ja tam jestem ślepa. Co ładnie. Jest 7. 7 400. 7400, no? 7400. No ładnie. 400 masz. Aha, zdjęcie. Zdjęcia, masz telefon? Już, już. Jest ładny. Ładny taki pysk ma gruby. No. Ładny jest. Jest rybka w deszczu, ale jest, nie? I cieszy. I do wody. Walczymy dalej, chłopaki. Zawsze są szanse. No, teraz. Żeśmy nie odeszli, a tu już kolega. Odjazd. I jest, coś ciągniemy. Jeszcze nie odeszłam, nie zapisałam. To się nazywają towarzyskie te zawody. Roszady wędkami. Wymianki, która czyja. Stójcie tam, stójcie. No nie udało się być bez ryby, no. Nie udało się, zamierzony plan poszedł. Kolega chciał być bez ryby na zawodach i co? To nie ze mną takie numery, Brunner, nie? Mówi, obrałem taką taktykę, będę jedyny bez ryby, zobaczycie. No i co? Nie wyszło. Nie wyszło. Chciałem mi zrobić nazwę. Kolejne stanowisko, bez ryby było i już jest rybka. Super. Chłopaki ostro walczą w deszczu. Nie poddają się, super. Jestem. Dzień dobry. O, pan Marek na nas zagościł, przedstawimy się. Nie widzieliśmy. Poznajcie Marka. No. Jest, co, amurek? Mhm. Że niby co? 2,999? I pół. I dziewięć. 3 kilo. No jak zbicza szczelił, 3 kilo. Ale jest co? No. Może to ten sam. 3 kilo. 3 kilo. No gdyby nie ten pan, to byś miał, widzisz, najmniejszą. Jest kolejny 3 kilowy. Fajnie, że się rusza, że każdy przynajmniej może wyciągnie rybę, nie? Wywiózł mój pod sam dziób, nie? Super. Wywiózł mój i wraca. Ja mówię, ty chyba wracasz. Świetnie. Wystawem, nie? A to mu tak. Kolejna sztuka. Okej. Okay. Dzień dobry, dobry wieczór. Ostatnie ważenie. Morde. Mariusz. Przejmłeś? A ja nie wziąłem ten? Czego? Wagi? Nie, Bono ma wagę. Ja mam wagę. A razem z tymi bolcami? Ja mam. Marek. Uroczyska ją targamy. 12,382. Więcej niż 12. 12,800. Nie. Dobra, nie róbcie cienia. 12,5. Jest ładny. Zamknij buzię. Będzie dobrze. Buzia, jak to będzie? No, ciężka jest, musi być otwarta buzia. Nie może być otwarta, jak to takie szczerzy się ze mną. Jak otwarta buzia. 12, 8, 320. No, panie.
krzywo wam to waga stoi coś, tak? Jest ok? Pobite. A, pobite tak. 12200. A, pan był blisko, bo 12300 mówił. Na swego czasu już 12, no, stój, 12300. 300, a, czyli prawie, 20 gram się obudziłem. Dobra, bo przymęczy, uznajcie tyle. 12300. Okej, moi drodzy, mamy ostatnie 3 godziny łowienia, tak? Niedziela rano. No, już jest prawie 7, nie? Do 10 jest koniec, więc 3 godzinki nam zostały. Teraz będzie z nocy ważenie. No i teraz już mamy ciszę. Mariusz, przed ciszę przed wyborczą. Z mojego wziąłeś? Ciszę przed wyborczą. Ciszę przed wyborcza. No. Starowałeś? Teraz będą już wyniki utajnione. Aż do ogłoszenia. No schód dziadyga. 3900. 3900, nie? A miał 4200, nie? No, to... Dobra. Nie, 3800, sorry. 3800. Jaki czarny. Karneole. Pełno łuski ładne. Ulu, lu, 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 lu. Chciałem go utrzymać. Teraz filmował, teraz nie ciasny. Taka piękna pogoda, w czerwcu na dworze można spać, nie? I oczywiście, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo. Zawijany kuźwo jak ta. Jak co? Nie, jak czapata kuźwa w Anglii. Skoro się tego pana wzięłaś, to nie wiem. Tu kocyk mu kto, tu kocyk mu ktoś dał, tu mu śpiworek dał, tu leżaczek. No. Kiełbaską poczęstował. Tak jest. O jest. Jak tu jest w ogóle? Tu będzie to wymiany już, nie? Ja no, to będzie wymiana. Jak już coś, to wymianka już będzie. A bo tu jest ten, nie? Tą trójkę masz. Trójkę masz, nie? No, trójkę. Reksio, nie jedz tego. O, 3900. 3900, no okej. Okay. Chłopaki pracują, jeszcze pracują. No jeszcze, bo jeszcze 3 godzinki. Do końca, wszystko się może zdarzyć, nie? Dokładnie. Bez wypadku jedna, jak ten pies. Tutaj chłopaki też pracują, zobaczcie. Ostro. Jak to mówią, spanie na łyżeczkę. Dobra, śpijcie. Na 3-4 odwracamy się. Okej, okay, śpita chłopaki, śpita. I też chłopaki nie zespali. Cały ciężki dniu. Zdania w kierunku. Ale chyba też idzie się wyspać nawet na komercji, nie? No. Chodź, jak się. Stanowisko. 3. Udało się coś. Coś się udało zrobić. Okej. Okay. Zaraz zobaczymy. Starowałeś? Zaraz zobaczymy, co tam pan ma. Wieloryb marki Garb. No jeszcze 3 godzinki. Jeszcze się może wszystko jest, pozmieniać. Ale jest. Ale jest. My tu wszyscy patrzyli na tą wędkę i my nie wierzyli. No. Dobrze, że zaciąłeś. No. Marek by mu już zaciął, już nie mógł wytrzymać. Już nie umiał wytrzymać. Ty, 6 kilo tam my go dali. To jest oko hopie wędkarza. 6200. No. 6200. Tu się o 200 gram. No i ładnie. Bardzo ładnie. Na zdjęciu dobrze wyjdzie. No. Ty mnie słuchaj, byś się ładnie uśmiechał. Ładny. Już? Ja. Dobrze. No, ja super. Okej, okay, dowody. A my piszemy wyniki? No idziemy, bo 3 godzinki zostaje, musimy się ogarnąć z tym wszystkim. No, musimy kawę wypić. Nagrody. Czekamy na słońce, żeby wszystko poschło, nie? Tak jest. Aczkolwiek za słońcem może być ciężko. Nie, już tak się to coś przebija. Dobra. Pociśnie. Dobra, słuchajcie, zawody dobiegły końca. Wszystko to dobre szybko się kończy. Dziękujemy wszystkim za udział. Myślę, że
Były to nasze pierwsze zawody, także jakieś tam niedociągnięcia mogły być. Myślę, musicie, że musicie nam wybaczyć. Nic nie było takiego. Myślę, że ogólnie jesteście zadowoleni. Zresztą to zostawiam waszej ocenie. My możemy powiedzieć jedynie tyle, że podobało się nam, jeżeli chodzi o współpracę waszą. Jaki był zamiar, czyli zawody towarzyskie, było super. No chodź. Także pod względem towarzyskim było mega. Nie było żadnych problemów, żadnych protestów. Jeden drugiemu pomagał, także bardzo nas to cieszy. Fair play team. Tak, fair play. Teraz tak. Na wstępie, bo żebym nie zapomniał, chciałem podziękować wszystkim sponsorom, bo jakby nie było sponsorów, nie byłoby nagród, wiadomo, czyli firma Meus, Zanęty Przynęty Wędkarskie, Rybka, sklep zoologiczno-wędkarski, łącznie ze Stalomaxem, Duxon Shop, Matkarp i dodatkowo nam doszła jeszcze jedna. FPHU Zawadowscy, producent ciężarków wędkarskich. O Mariuszu nie zapomnij znowu. I na końcu oczywiście na końcu chciałem podziękować Mariuszowi Konackiemu, właścicielowi łowiska, za udostępnienie go na zawody i za to, że też ufundował nagrody. Pod kątem traktatu. Teraz. Dogrywka. Nie piłkę nożną. Tak jest. Z tego wszystkiego, to były nasze pierwsze zawody. Widzieliście wcześniej, co się działo, ale nie widzieliście jeszcze zakończenia, czyli ogłoszenia wyników i nagród. Tak, przed wami jeszcze ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, ale zanim to nastąpi, zapomnieliśmy jeszcze o jednym sponsorze. Właśnie. Także z góry przepraszamy, ale było to, tak jak Basia powiedziała, nasze pierwsze zawody, trochę zamieszania i tak dalej, po prostu wyleciało z głowy. Następnym razem zapiszemy sobie to na kartce. Nikogo nie pominiemy. Także zapomnieliśmy o sponsorze, o firmie DNA Card. Doskonale wiecie, o kogo chodzi, bo byli wystawieni już i na Facebooku i tak dalej, także tutaj z tym nie było żadnego problemu, która była sponsorem bonów do sklepu Duxona. Także serdecznie dziękujemy. Polecamy się na przyszłość. Teraz nie zapomnimy. No i tyle, nie? Tyle. Także teraz my jeszcze raz dziękujemy i teraz zapraszamy na końcówkę filmu, czyli ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Hej. Przechodzimy do nagród. Przechodzimy do wyników. Powiem wam tak. Wszystkich ryb, łączna waga, zrobiliśmy 112,980. Tak. Myślę, że nie jest tak źle, jak na te pogody, zmiany pogody, warunki. Także jest 112,980. I tak, mamy pierwsze, dwa, drugie, trzecie miejsce. Mamy sektor A, mamy sektor B. Mamy Big Fisha, mamy pierwszą rybę i mamy jeszcze najmniejszą rybę. Tak, za najmniejszą rybę generalnie powinien być pucharek, najmniejszy, tak, ale nie ma go dlatego, że... Wyskoczyło nam to w trakcie, dlatego, że znalazł się wspaniałomyślny sponsor, pan Artur. Anonimowy. Właśnie nagrodę za najmniejszą rybę. Tak. Dlatego chcieliśmy teraz ogłosić. No i później jeszcze po rozdaniu nagród i tak dalej, czekajcie, bo jeszcze będą nagrody. Dla osób, które nie mają żadnej nagrody. Nic nie wygrały, będzie 8, losowanie. 8 będzie nagród do losowania. No to zaczniemy może od pierwszej ryby, tak? Pierwsza ryba jest o wadze 3900, stanowiska 8, a Marek Prochot. Brawo. Pierwsza ryba mamy. Oddawaj pierwsza ryba. Pierwsza ryba. Proszę cię bardzo. Gratulacje. Gratulacje. Najmniejsza ryba.
Najmniejsza ryba jest to ryba, która po prostu najmniejsza ryba, powiem wam, mistrzostwo świata, nie? Nikt się nie pytał od Big Fisha, a wszyscy chcieli najmniejszą rybę, nie? Nie możemy pominąć pana Szymona, który był tak blisko, miał te 200 gram. Już był prawie pewny, mówi, prawie nikt mnie nie pobije, nie? Niestety, udało się złowić równe 3 kilo i jest to pan Arkadiusz Witkowski. Stanowisko jest za pierwszą rybkę, najmniejszą rybkę, proszę bardzo. Gratulacje. Gratulacje. No to jak była najmniejsza, to teraz Big Fish. Big Fish. Największa ryba. Big Fish nasz ważył 12300. Jest to pan Mariusz Błaszczyk 9A. Fish. Proszę bardzo. Gratulacje. Będziemy robić jeszcze zdjęcia. Tak. Gratulacje. Pierwsze. No to teraz może sektory. Tak. Sektor A. Sektory były podzielone tak. Kto miał pełną cyferkę bez literki, było to A. Kto miał cyferkę z literką A, jest sektor B. Tak. Żeby po prostu było na całe łowisko. Było był sektor A i całe sektor. Łowisko było sektor B. Tak. O, leci. Tam trzeba coś naloć. A więc sektor A. Sektor A. Uwaga, 13900, stanowisko 9, Piotr Barcik. Proszę. Dobrego. Te trójki, te 2900, tak. Nas tak męczyły. Sektor A jest, sektor A jest ten, Kosia. Tu jest sektor B. Sektor A, matka, medal. Proszę bardzo, wręczamy. Tak, masz. Gratulacje. Spakować do tego i tam jest. Gratulacje. Sektor B. Uwaga, 11300. I to jest Sylwester Zabiegło. Stanowisko 7A. Brawo. Sektor B, gratulacje. Gratulacje, medal. Gratulacje. I to co tutaj jest uważam sektor? No to zaczynamy. Teraz zaczynamy. Co? Od trzeciego miejsca oczywiście. Trzecie miejsce. Różnice wagowe były nieduże. No, między drugim i trzecim było, było 600 gram. 500 gram. Trzecie miejsce, pan Marek Prochot. Uwaga, 16208. Andrzej, będziesz na chwilę. Zrób krok do tyłu. Jest to ta reklama. Mamo, dziękuję ci, dzięki tobie tu jestem. Kochana żona jest pan. Jak to ma Mateusza, zaraz ci powiem. Podamy jeszcze kody tam potem do odebrania. Tak jest. Możemy spisywać nazwiska jeszcze kto i które miejsce. Chwila dla paparazzi. Na końcu. Drugie miejsce. Waga 16700. Brawo! Gratulacje! Iwony, po wszystkim ci powiem zawsze. Tak, nie uciekajcie jeszcze, bo jeszcze musimy załatwić formalności. A więc! No gratulacje! Pierwsze miejsce, waga łączna 22,5 kg. Stanowisko numer 13. Jeden. A jeden nie słucha nawet. 9A Mariusz Błaszczyk! Brawo! Gratulacje. Zdjęcie. Kto? Kto? Życie. Musimy zdjęcie. Tak i na fejsa. A teraz mamy magiczną czapkę i dla państwa, którzy niestety nic spośród tych uczestników, którym się nie udało. No mamy bo nazwiska i mamy teraz tak. Najpierw rozlosujemy od pana Mariusza dwie zasiadki na łowisko Baroniok. Tak? Tak, dwudobowe, czyli piątek, sobota, niedziela? No, z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę, nie? Czyli potem podać nazwiska, potem z Mariuszem będzie dodał termin. Także losuj Filipie karteczkę. Jedną.
A tak się zrobiłeś. A wtedy odpoczyłem do mnie usta. Pan Rafał Kasper. Ooooo! Żona ucieszy! Widzisz to. Serteczka, proszę bardzo. Podpiszemy tylko, że Rafał. Pierwsza. Dobra. Następna karteczka. Nie? Teraz ty. Damian już idzie. Jeszcze jedna zasiadka. Damian, razem posiedzimy. Robert Zabłocki. Brawo, brawo. Proszę bardzo, karteczka, gratulacje. Następne będzie... Będziemy mieć... Ciężarki. Ciężarki. Czyli tak, pierwsza paczka ciężarków. Jedno. Nie, bo to już miałeś dwie kolejne razy. To było już wszystko. Jedna. Ja mam. Losuj dalej. Sponsor rezygnuje ze swojej nagrody, przekazujemy dalej. Przekazujemy dalej. Brawa. Brawo, brawo. Czekaj, nie, tego się nie dajmy, tak będę ruszać przecież. A co ty chcesz? Chciałem tego pana pokazać. Aha. Dobrze. Nie, nie, nie. Jedno pudełeczko, co się wziąłeś? Nie, dobra. Dobrze się zaprzeć, bo ciężkie. Skrzyża to jest, skrzyża. Drugi zestaw ciężarków. Drugi zestaw ciężarków. Sponsor. Daj. Jedno. Szymon Biernat! Nie udało ci się tej małej, ale masz. Gratulacje. Pudełeczko. Ciężarki poszły, tak? Nie trzeba. O Jezu, chowa! Mamy za sobą. Teraz losujemy bony. Po bonie. Dawaj. Po bombonie teraz. Po bombonie. Mateusz Bartkowiak. O, ja się załapał. Jest, to będzie sierpon. Gratulacje. Za ciebie. Bierzesz mnie na lody. Do Duxona. Do Duxona. Te o smaku Halibuta. Brawo! Z naszego tego. No chyba tam wysłuchamy, że sobie to wysłamy. Też, nie. Następny losujesz. I teraz trzy losowania po dwa wiadomeczka. Teletin ze Stalomaxu. I teraz. Damian Gola! Miałeś się nie spakować, nie spakuję w tamtym. Gratulacje. Dwa wiadomeczka bierzesz. Jeszcze. Stój. Kolejny jest Aleksander Kwaśniewski. Daniel Biernat! Teczka, gratulacje. Ojej! Za wysokie popoki. Nie trzeba, dziękujemy. Musimy się w czwórkę zgadać. No mało, wiemy. Teraz jakieś marzytkowe. Także my jeszcze raz dziękujemy za udział, za fajną walkę. Za zaangażowanie. Za zaangażowanie i tym mógł. Nie będziemy już przedłużać. Nie wrzucamy teraz do zdjęć. Dobra, jeszcze zbliżenie wam zrobimy. Które się bierzesz? Czas dla fotoreporterów. Tak, to jest wasz czas. Po 500 od razu. Można rodzinę pozdrowić? Ja. Tak jest. Pozdrawiam wszystkich teraz. Dobra, słuchajcie. Od piątku, nie? Ale powiedzcie, czy cheese albo syria? Cheese. Ketchup albo majonez. Cheese. Makrela pomarańcza. Dobra, czekajcie jeszcze. Ustoicie jeszcze trochę, nie? Aha. Bo ja się dopiero uczę. Trochę wyścigujemy.
Czekajcie. Jose, jeszcze jedno zrobię, nie? Z tyganiłek, bo zrobiłem se dwa.